Hej, 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 witam was w kolejnym filmie na moim kanale i w kolejnym dniu maratonu. Właśnie przyjechałam pod salon, idę na paznokcie do innej osoby niż zazwyczaj, bo do tej osoby, co zazwyczaj chodzę, zaspałam. Po prostu zaspałam 2 dni temu i nie chciałam iść w takich paznokciach, nie wiem, czy to widać, ale odrost już 0,5 cm na urodzinki Nadii. Tam nikt nie będzie na mnie patrzył, ale po prostu ja bym się niekomfortowo czuła, więc napisałam Natalki: Natalka, nie będziesz miała nic za złe, jak sobie znajdę kogoś innego. Jak pójdę ten jeden raz do kogoś innego, mówię: nie, co ty? Także umówiłam się i idę, bardzo się cieszę. Zwłaszcza, że już ponad miesiąc mam te paznokcie i już niedobrze mi, jak patrzę na ten róż z tymi cekinami. Jednak ja jestem zdecydowanie team French, po prostu takie neutralne kolory i na takie właśnie dzisiaj też idę. Idę sobie zrobić szalonego Frencha, tylko najpierw muszę kupić bilecik parkingowy i lecę. Miłego oglądania. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Paznokcie mam zrobione, zeszło nam troszkę dłużej niż się spodziewałam, ale uwaga, uwaga, zobaczcie, co tutaj powstało na tych paznokciach. Ja zawsze, zawsze miałam migdałki, a dziś dałam się namówić na trumienki, chyba to się nazywa, i cudnie to wygląda. Jestem zachwycona, przepiękny jest ten French. Mega jestem zadowolona. Lecę szybciutko do samochodu, bo mi się już karta parkingowa skończyła 10 minut temu. Mam nadzieję, że jeszcze nie ma tam mandaciku, więc no, lecę. Dobra, cudownie, nie mam mandatu. Także ktoś w ostatnich 10 minutach po prostu nie sprawdzał biletu. Tak mi dzisiaj w ogóle zleciał dzień, bo jest już godzina 1:30. Rano wstałyśmy koło 8:30 z Nadią. Moja siostra przyjechała na kawę i miałam jeszcze mnóstwo rzeczy załatwić w mieście. Iść do sklepu, pokupować jeszcze kilka rzeczy. Miałam iść do apteki i nie zdążę, bo babcia jest z Nadią i muszę ją już wziąć, bo babcia też ma swoje plany. Czy wasze jedzenie też tak wygląda? Everyone always keep falling in love again. What's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by someone. For a pass out, I'm too lonely to be done. I'm a drink at this place. Pojadłam chwilę, się pobawiłam z Nadią i biorę się za działanie w kuchni. Mam dzisiaj w planach upiec biszkopt, taki leśny mech i sernik pistacjowy. Także te dwie rzeczy są takie konieczne dzisiaj do zrobienia. No i zaczęło się zazwyczaj tak przy przygotowaniach, jest, że wydaje się, że kupiliśmy wszystko, a potem się gotuje i się okazuje, że nie ma tego, tamtego, siątego. I właśnie się okazało, robiąc sernik, że mleko skondensowane to nie jest to samo, co masa kajmakowa. Więc kupiłam wczoraj masę kajmakową, a potrzebne jest mleko skondensowane, takie płynne. Więc przyjechałam do sklepu po mleko skondensowane. No i patrzcie, nie ma tu w ogóle mleka skondensowanego, są tylko masy krówkowe. Dobra, mam coś takiego i śmiejcie się ze mnie, ale sprawdzałam przy półce w sklepie, czy mleko zagęszczone to to samo, co mleko skondensowane, i chyba tak, ale było to tak niejasno napisane, że dalej nie wiem, ale mam nadzieję, że sernik wyjdzie. Maybe it will pass by, someone save me. Before I pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace. Jest godzina 22, ale wzięłam się za robienie tych deserów lodowych i zrobiłam już jedną taką tackę, czyli 4 sztuki, i Krzysztof tak do mnie mówi: a czemu nie nagrywasz? Ja już nie mam siły. Ale no, widzicie, włączyłam kamerę, jestem tutaj dla was. Pokażę wam, co jak tutaj wygląda. Tutaj jest ta konfitura malinowa, którą robiłam, to co widzieliście na filmiku, i jestem z siebie dumna, bo wygląda po prostu jak dżem malinowy. Nigdy w życiu nie robiłam żadnych tego typu właśnie konfitur sama. A tutaj mam ten sernik pistacjowy. Thank you.
kolejnym dniu. Mamy dzisiaj dzień, który... Dzień przed. Więc najwięcej roboty. Dzisiaj mamy do zrobienia praktycznie wszystko. I od rana działamy, żeby od rana, ja w nocy do Nadii do karmienia wstaliśmy, w sumie ty i ty zrobiłeś mleko, a ja przez to się przebudziłam i poszłam robić te lody takie, no wiecie, które. Teraz będziemy robić cake popsy i robimy to tak. Tutaj mamy blaszkę z papierem, na to odkładałem, bo to idzie do samożarki. Tu jest bardzo ważna rzecz, waga. Żeby te kuleczki były takie piękne, równiutkie, każda ma już taką samą wagę i u nas to będzie chyba 20 gramów. Zobaczymy, jakiej wielkości to jest 20 gramów. I dlatego to jest dużo roboty. Zrób jakiś wzór czy coś. Bierzemy sobie jedną kuleczkę. Myślę, że 20 gramów będzie ok, nie? Czekaj. Tak, mi się wydaje, że idealna. I mamy zrobić tak, ją tak wygładzić, żeby potem jak polejemy czekoladą, żeby było idealnie, wiesz, takie równe brzegi. To jest ładne, no? Może się zrobić. Mamy jeszcze kolejne takie? No, jeszcze czekoladowe będzie, bo to jest z masłem orzechowym, a robimy drugie z ciemnym biszkoptem i z nutellą. Fajnie było, jakbyśmy zdążyli właśnie ulepić te kulki, włożyć na 30 minut do zamrażarki, wbić patyczki i dopiero wtedy jechać. Bo tu mają być tylko 30 minut w zamrażarce, a potem aż już półtorej godziny co najmniej, nie? Więc potem już tam możemy jechać, jakbyśmy wrócili, to już byłoby takie gotowe do maczenia w czekoladzie. Kurde, ja myślałam, że zrobiłem wszystkie zakupy przed tortem. Tak też myślałam, ale kurczę, nie wiem, czy to się wszystko uda. Tak by nam pasowało. Nutella. Bo jak nie, no to ja z tortem nie za bardzo chcę jeździć, bo to wiem, kurde. Ja wiem. Nawet lepiej wolałbym, wiesz, wrócić w tarno was z tortem i wiesz, jechać dalej. Lecą do zamrażarnika, a my jedziemy po torta. Meci-meci. A! Jesteśmy takie meci-meci. A nie wziąłem tylko dresu. Ubrałam się tak beznadziejnie, co zawsze się z Krysa naśmiałam, że tak się ubiera. Kto normalny na taką temperaturę ubiera krótki rękaw i bezrękawnik? Przecież to i tak jest zimno, ale naprawdę nie miałam czasu, więc zbiegłam z góry tak jak byłam i miałam bezrękawnik w samochodzie, więc tak jedziemy. Ale nie, jedziemy. To jest dobre, bo to jest tak, tu jest cieplutko, ręce wytrzymają. Wytrzymają rączki. Ale jak nie muszą wytrzymywać, to można byłoby się normalnie ubrać. No tak. I jedziemy po torta i chciałam tutaj tak wyjaśnić, bo nie mówiłam w ogóle, a cały czas mówię o tym, że wszystko robię sama. Wszystko oprócz torta. Tort to jest taka wisienka tej imprezy i... Nie wiem, bałabym się tego po prostu spieprzyć, bo wszystko inne można spróbować. Jak robię jakieś deserki, to można spróbować, a torta pieczecie i go nie rozkroicie. Nie wiecie, czy w środku jest zakalec. No a jeszcze sobie przypomniałam, że jeszcze nasi przyjaciele robią nam makaroniki. Nam, no ogólnie. No tak, Kinga z Marcinem. Kinga w sumie chyba robi makaroniki. Chociaż nie wiem. Kolejną rzeczą, której nie robię sama, to jest sernik, taki zwykły, klasyczny sernik. Robi mama Krystiana i... Ogromny garnek bigosu. Mama Krystiana jest po prostu mistrzynią bigosu. Po prostu poprosiliśmy ją, żeby jako gorące danie zrobiła bigos. I zrobiła chyba 15 litrów bigosu. Także w tych rzeczach otrzymałam pomoc. O makaroniki poprosiłam sama, więc jestem z siebie dumna, że potrafimy też poprosić o pomoc. W sumie o bigos też poprosiliśmy i o sernik też poprosiliśmy. O wszystko poprosiliśmy, a za torta zapłaciliśmy. Także jedziemy po torta i co? I na zakupy do dwóch sklepów jeszcze. Jest przepiękny. Ej, ale tak szczerze, podoba ci się? Bardzo. Mi też bardzo mega. Mi jest przepiękny, ale to już jest widzieliście. Cudowny. No, jest rewelacyjny, zobaczymy jak w smaku. To jest smak Kinder Bueno i... Jezu, nie pamiętam. Usiadłam z tyłu, trzymam. Nie mieści nam się nigdzie tutaj pomiędzy, bo tu jest baza. Tu Krystian się nie odsunie na tyle, żeby prowadzić. Teoretycznie by się zmieścił, ale nie ma co ryzykować. No więc ja siedzę i trzymam. Jedziemy na zakupy. Thank you.
słodzone takie deserki. To jest taka a la Panna Cotta czekoladowa, ale z tego robimy deserek Ferrero Rocher. Dlatego teraz na każde do góry dajemy jedną kuleczkę Ferrero i orzeszki. Zobaczycie później efekt końcowy, ale będzie to wyglądać genialnie. Deser, nie wiem który, ale kolejny, tym razem leśny mech. Mam tu już przygotowany biszkopt, który piekłam wczoraj, przedwczoraj. Mam tutaj granat, mam tutaj masę, biorę kubeczki i składamy. Deserek to będzie taki truskawkowy z białą czekoladą. Tu już mam truskawki zblendowane i tutaj mam białą czekoladę ze śmietanką. Znów robię teraz krem i będziemy to łączyć i znów składać w małych pojemniczkach. Przyjechała do nas pomoc w pompowaniu balonów. Dmuchają ile się da. Nie no, mamy pompkę. Kupiłam pompkę na Allegro. Ale pomagają nam, a ja cały czas w kuchni. Idą teraz rozkładać namiot! Mhm. Ej, nie wiem, czy nie za mały ten balon. Ale malutkie nie, też jest potrzebne. Nawet tak, tak. Jest okej? Tak, jest okej. Tak, widzisz tam na zdjęciu, nie? Tak. Są takie, wiesz... No tak, są, tylko no... Jakie te beżowe są cudne. To twoje patrz. Widzisz to? Co jest lepsze? To się w chodzi mi o kolor. Odcień. Bo tutaj napompowałam jakby, że czarny zrobiłam tak jak był, a tutaj zostawiłam jakby czarny w środku napompowany, tylko nie jest na tyle przeźroczysty, żeby go było widać. No. Nie wiem, chyba ten. Ten. Chyba ten, no. Dobra. Piękne. No. I to się nie pompują w ogóle. No właśnie, ej, to się nie pompują. Działałe. Za bardzo. To co, idziemy? Tak. No dobra, to koniec mojego dmuchania w tym momencie. Podmuchasz jeszcze. Podmucham jeszcze kiedyś indziej. Jakby tam w ogóle powietrze jakoś nie dolatywało. A jednego osobno pokazać? Nie! Co jest? Kurde. To niby chińskie jest, no ale bez przesady. Jednak się da. Zobaczmy na białego. Trzeba mieć wyczucie tutaj. Pojedynczo je pompować? Nie, ja bym spróbowała dwa, tylko wiesz co? Przez to, że tu jest tak grubo, no wiem, to nie dochodzi powietrze po prostu. A jak bardziej naciągniesz jeszcze, też nie? Jak się nie da, to będzie... Czekaj, ale może spróbuję obydwa bardziej naciągnąć. No. Żal. Te małe też są potrzebne. Dupa, trzeba pojedynczo. Jedyneczka przyjechała ze światełkami. Chłopaki tutaj już namiot rozkładają, stelaż powstaje. Ponoć 2 godziny trwa takie składanie namiotu. Także już pomoc od Krystiana w kuchni nie mam, ale i tak bardzo dzisiaj dużo mi pomógł. Pół na pół robiliśmy tak naprawdę. Oni sobie tutaj składają, a ja lecę robić dalej. Deser Snickers właśnie powstaje. Jak to wygląda 2 godzinki później. Niewiele tu widać, ale jak widać stoi namiot. Pada deszcz, ale jutro ma nie padać. I wygląda to pięknie. A nie o tych łapeczkach pod nogami? Rewelacja. Tak, nawet jeszcze nie mamy bardzo planu, jak to rozmieścimy, ale możemy wnieść ławeczki nawet więcej, bo my będziemy mieli też taki stół na boku. Aha, więc na słodki stół. Na słodki stół plus taka zimna płyta.
zmieściło przez drzwi. Oczywiście. Trzeba będzie wody jeszcze nanosić do tego, żeby to już sobie tak ładnie stało. No faktycznie nie jest takie duże. No przecież popatrz. Ja nie mogę, to spokojnie w rogu. Jak w rogu, tak, no. Widzę, wiesz, żeby to dać w rogu, ale tak. Ładnie jeszcze, albo na przykład stół. O. Jeszcze tą jedyneczkę mamy. Jeden gyros gotowy. Drugi gyros gotowy, tu się sałatka robi, dosłownie się robi, bo patrzcie, sama się robi. Kinga mi tak uratowała tyłek, że sobie nie zdajecie sprawy, całego kurczaka do gyrosa przygotowała. Przygotowała kurczaka na szaszłyki, teraz trzę ser, pokroiła pora właśnie tego tutaj, naprawdę, i napompowała wszystkie balony. Ja bez niej to bym była nie wiem gdzie teraz. Mówiłam kilka razy, ale Marcin z Kingą nam tak strasznie pomogli, że jejku, jest godzina przed 20, a nam poza sprzątaniem, jednym deserkiem i zmontowaniem girlandy nie zostało nic. Mamy zrobione wszystkie sałaty, mamy naciętą kiełbasę na grilla, mamy napompowane balony, mamy zrobione praktycznie wszystkie deserki, które planowałam, bo jeden jeszcze jutro robię. Co jesz? Także nie zdajcie sobie sprawy, jak bardzo jestem wdzięczna. Ja jestem zazwyczaj taka, że nie chcę pomocy, że głupio mi prosić o pomoc, a oni tutaj tak trochę zmusili nas do tej pomocy i nie wyobrażam sobie na ten moment inaczej. Zostało mi właśnie teraz ułożenie na wleczenie tej girlandy. Myślałam, że to jest łatwiejsze, także działam, bo myślę, że mi to trochę zajmie, ale to już taka przyjemna część roboty. Kończę już ostatnią sałatę, dosłownie kończę, bo praktycznie właściwie całość zrobiła Kinga. Krystian tam kończy przyczepiać te balony do tej takiej tasiemki i zostało nam tylko sprzątanie, tak wam już nie będę pokazywać. I co? I tyle. Jutro jeszcze parę rzeczy do zrobienia, ale to widzimy się w kolejnym filmie, a na ten moment wam dziękuję za oglądanie.